Jestem we Francji, w miejscowości Cahos. To jest rzeka Lot za mną i piękny most. Średniowieczna miejscowość, wspaniała, położona w górzystym terenie. Od jutra, od niedzieli rozpocznie się tutaj Masters Media Carp. Zupełnie wyjątkowe zawody organizowane przez francuskie czasopismo karpiowe Media Carp. Wyjątkowe? Dlaczego to się okaże, to jeszcze zobaczymy. Zupełnie inny regulamin, zupełnie inny system losowania, no i na rzece przede wszystkim, na rzece, gdzie są naprawdę wspaniałe karpie. Trzy zespoły z Polski, trzy zespoły zaproszone przez organizatorów, zaproszone z CarpMax, i tu spróbujemy swoich sił, chociaż nie mamy zielonego pojęcia, co tu zastaniemy, bo tej rzeki kompletnie nie znamy. Mam nadzieję, że sprzyjać nam będzie szczęście przez najbliższy tydzień. Patrzę na ten most, to przypomina mi się łapanie nas na sekwanie. Te filary są cudowne, jeżeli chodzi o miejscówkę. No tak, ale jeszcze trzeba mieć to miejsce pod filarami. Zresztą fantastyczne echo. Halo! To my, karpiarze z Polski, nad rzeką Lot. Niedziela tuż przed godziną 14, za chwilę losowanie, właściwie wybieranie stanowisk, nie tyle losowanie. A to nasze ekipy, Arek, Rafał, z kim? Z Żółwikiem. Z Żółwikiem, Darek, który łowi z Leszkiem, Zibi, no i żeby nie było wątpliwości... Dzień dobry, to ja. Idziemy losować. To się wytnie. No, czas na rejestrację. Wszyscy wpisują swoje numery telefonów, żeby był kontakt z zespołami. No i zaraz idziemy. La casquette par tête. Voilà. Un pêcheur, une casquette. Voilà. Zbyszek ubiera. No a tak wyglądają mapy przez nas opracowane. Objechaliśmy sporą ilość stanowisk, wszystko poznaczone też w samym mieście. Tutaj dalej
następne odcinki. Kolejne, o, tutaj dobre stanowiska się wydają. I tutaj. No i tu dużo stanowisk zaznaczonych do ewentualnego wyboru. Sur le lot, c'était particulièrement bien passé. Il s'était pris des beaux poissons. Je crois que les gens étaient vraiment très contents parce qu'on avait un. Spóźniłeś się. Które stanowisko wybraliście? Najlepsze. Najlepsze. Alors, est-ce qu'on peut voir notre photo du centre? Du moins ici, en maps, so you can see exactly what is free. Dobra, jak po losowaniu, jakie stanowisko? Stanowisko stoi jeden, ale wyczekaliśmy się tak długo, że już po prostu ręce nam się trzęsą. Stresu było mocno, bardzo dużo. Dostaliśmy jako jedni z ostatnich. Stefan Gonzalez, organizator Masters Media Carp. Stefan, która to już jest edycja i jak wyglądały poprzednie edycje tych zawodów? Okay, first of all, I'm very proud to have Polish teams coming once again on our competition. We are really proud to have you in on the River Lot. And then the history of Master Media Carp. We started 17 years ago, and what we really wanted at this time, we wanted to change the rules. Initially comes from Pêche-au-Coup. You know Pêche-au-Coup? You stay in one place and you have to stay for a long time and wait if there is some fish or not. We wanted to change. So first of all, we wanted to make everything you used to do in carp fishing, you can do it in the Master Media Carp. So if you want to use a boat, you can use a boat for echo sounding, for baiting, for fighting for the fish. If you want to move, if you want to go to another swim, that's possible in true fishing, so that's possible in the Master Media Carp. At the start, at the drawing, if you want to choose your swim, you can choose your swim also. So everything you do in true fishing, we wanted to make it in a competition. That's the reason we made the Master Media Carp. Jest parę minut po ósmej, w poniedziałek. Rozpoczynamy Masters Media Carp. Rzeka Lot przywitała nas deszczem. Dobrze, że wczoraj wieczorem udało nam się dojechać, bo dzisiaj mogły być duże kłopoty. Z tyłu winnice ciągnące się po horyzont. No i chmury, mgła, deszcz. A my na 117 przy przepompowni wody, która się co chwilę włącza. Robi niezły hałas. I łowimy tutaj. Już jedna wędka wywieziona. Po nocnym deszczu strasznie prąd się silny zrobił. Wczorajsze plany musieliśmy zmienić, bo w te miejsca, gdzie chcieliśmy położyć, nie ma możliwości. Jest za duży prąd. Najcięższe ciężarki znosi. No zobaczymy. Będziemy próbować. Jak wywieziemy wszystkie zestawy, wtedy będziemy myśleć, co dalej. Na zestawy idą kulki z orzechami. Orzechy raz dobrze się sprawdzają na tej rzece. Ten zestaw pójdzie pod zielicha, więc orzecha przewierciłem. Korek włożyłem, żeby lekko, leciutko flotował, ale przy tym prądzie no, ciężko będzie. Prąd kładzie wszystko. A pierwsze wrażenia po sądowaniu?
Do połowy rzeki mamy trawę, jej tu nie widać. Woda przybrała przez noc jakieś 50 cm. Wystarczyło, żeby uciąg się zwiększył. Ładne miejsca są pod drugą stroną, ale w drodze do nich mamy masę drzew. Jeżeli określiłbym, a łowię pół życia na rzece, jeżeli bym określił trudność łowienia od 1 do 10, dałbym 8 do 9. Uciąg mamy i będę woził tam, nie widać tego miejsca, tam dalej piękne, takie daleko drzewa wychodzą do wody. Będę zakładał na zestaw dwa ołowie po 240 gram, czyli pół kilo na zestaw obciążenia. O, takie właśnie odgłosy z tej przepompowni dobywają się co mniej więcej pół godziny, w nocy też, więc mamy pobudki. No ale nic, to najważniejsze, żeby odgłosy były z tamtej strony, tam, gdzie są sygnalizatory. No tak, 3 minuty po wywiezieniu trzeciej wędki u Zbyszka Branie. Oczywiście nie mam zielonego pojęcia, czy to może karp, a może być równie dobrze brzana, albo i kleń. Zaraz się okaże. Bardzo ciężko się pływa, bo jest duży prąd, znosi ponton niesamowicie. Nie wiem, czy nam baterii starczy do końca zawodów. No nie wiemy, co to była. Na pewno była ryba na 7 metrach, tak? Tak, drzewa na 7 metrach. Pierwsze śliwki robaczywki, patyki, drzewa zrobiły swoje. Ale mówię, że najładniejsze dzieci się w bólach rodzą. Francuska jesień. Różni się jesienią polską tym, że jest 2000 km dalej. No może trochę cieplej. Może tym razem do dwóch razy sztuka. Mniej więcej po dwóch godzinach na tą samą wędkę u Zibiego znowu branie. Zobaczymy, tam jest jakieś drzewo w tym nurcie. Pierwsza ryba tam zaparkowała. Zobaczymy, jak będzie z drugą. No i tak już wiemy, co to było. Piękna, dorodna brzana. Zaraz pokaż jeszcze ją, jeszcze raz. Poszła do wody. Pierwszy dzień łowienia, poniedziałek. Na mojej wędce ewidentne branie, czy karpiowe? No chyba tak. Najpierw do brzegu poszła, później poczułem mocniejsze pociągnięcie. No Zbyszek był w pontonie, więc od razu oddałem mu wędkę i płynie. No zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No tak minęła chwila, już wiem, co jest. Spięła się ryba. No ale dobry znak, bo to ewidentnie było branie karpia. Z 5, prawie 6 metrów głębokości. Próbujemy dalej. Mamy wieczór, jest po akcji zakończonej z pięciem karpia. O, znowu odzywa się sygnalizator, zaś nie pośpimy dzisiaj. No to najprawdopodobniej jednak był karp, ale tam jest trudna sytuacja, bo to dno jest zupełnie zwariowane, prawda? Ukształtowane, dno jest niesamowicie urozmaicone. No tak, od brzegu do brzegu jest mniej więcej plus minus 80 metrów. Do 60 metrów od naszej strony zielicho, od metra do półtora metra gęste zielicho. Później się zgłębia na jakieś tam 4 metry. Wychodzi góra na półtora metra, oczywiście obrośnięta. Za górą pion 5 metrów. I pod brzegiem też pionowa ściana 5 metrów. I na tych 5 metrach mieliśmy przed chwilą branie. Woda wariuje 7-8 cm, raz góra, tak, raz podnosi dół. Się, podnosi się, raz, i, raz opada. I jak niesie ze sobą, jak się podnosi do góry, niesie ze sobą niesamowitą ilość zielicha, trawy. Ta, i to wszystko siada na żyłkach wchodzących do wody. Brzuchy robią się straszne. No,
No tak jest łowienie na rzece. Dostaliśmy informację całkiem niedawno o aktualnych wynikach. Do 19 było 7 ryb złowionych i największa, dokładnie nie wiem, 23 albo 24 kg, więc naprawdę okaz piękny. No ale na razie 7 pierwszego dnia niezakończonego jeszcze, to wszystko na 66 ekip. Jesteśmy dobrej myśli. Zobaczymy, co przyniesie pierwsza nasza noc nad rzeką Lot. A my tutaj mamy punkty napełniania woreczków PVA. Bardzo się przydają do punktowego nęcenia brzan. Jak na razie brzana na brzanie. Proszę, na dwa duże orzechy. Płyniemy pod drugi brzeg. Rwali się bawić. Tak, tam na klipsie żyłka i stawiamy teraz na głębszą wodę. Bo z pod brzegu tam 2,5-3 metry stało dzień, całą noc i dzisiaj do południa nic. Na sądzie widać charakterystykę dna. Przed chwilą mieliśmy taki dół 5 metrów, jesteśmy za środkiem. Jeszcze rośliny widać. Jeszcze rośliny widać. Jeszcze do 1,30 m. Koryto rzeki idzie tutaj pod brzegiem, ale też nie wszędzie, tylko miejscami. Gdzie skała, twardsze dno, to też momentami się spłyca do 2 metrów. O, w tej chwili mamy 2 metry wody pod sobą. I ładnie, i tu się zgłębia jest rów. I w tym rowie mamy postawiony zestaw. No i jeszcze teraz zobaczymy, czy tam są kulki. Bo to... Kulek nie będzie, to znaczy, że są raki. A raki tu wiem, że są. Nie, nic z tego, proszę. Wszystko całe. Dwie kule po 24. W najlepszym porządku. Tak, nietknięte. Zabieramy zestaw stąd. Szukamy dołek. Mamy 5 metrów. 5 schodzi. Jeszcze schodzi. Tu gdzieś powinno być 6 metrów. Koło 6 metrów gdzieś powinno być. Jeszcze przesądujemy za chwilę. Jeszcze kawałek. Tutaj drzewa w wodzie. Nawisy i skały, nawisy roślin, które spadają prosto do wody. I tam pionowa ściana 2,5-3 metry prosto od brzegu. 5,8. Dobrze wygląda. Do tego jeszcze woreczek rozpuszczalny. Wykorzystujemy moment, że woda opadła. Tak. Mamy pół godziny czasu. Jak to idzie? Tam patrzysz? Dobrze, tam dobrze, trochę dalej. Trochę dalej. Pod prąd. I pod prąd, tak. Ja myślę, że... O, tak, tak, tak. Jeszcze mocniej pod prąd. Tak. Dobra, myślę, że starczy. Jak to idzie? Myślę, że starczy. Dobrze, no i teraz... Do klipsa. To jest nasze najgłębsze łowisko. Nie mamy głębiej. No a w innych miejscach u Leszka i u Darka 10 metrów. Operacja klips. Objedziemy naokoło.
żeby śruby nie załapać. Dobra. Jeszcze, dobrze. Za szybko. Trzeba uważać, bo te zwisające rośliny są kolczaste. No i proszę bardzo, haczyk przykręcony pół metra niżej i teraz już nie będzie kłopotów żadnych. Idziemy stawiać zestaw. No to takie błyskawiczne podsumowanie tego, co było pierwszej nocy i dzisiaj w dzień. W nocy była absolutna masakra, bo przyszła wysoka woda, niosła niesamowite ilości traw, liści, ściągało to wszystko nasze zestawy, robiły się niesamowite balony, sygnalizatory zwariowały, no i trzeba było płynąć, Myszek popłynął w nocy i ściągnął wędki, po prostu nie dało się tak. Dzisiaj w dzień kombinowaliśmy coś zupełnie nowego, część na płytkiej wodzie. No, a część pod brzegiem jest. Tak, i to dzięki wynalazkom. Ty oparłeś się na nowym wynalazku firmy, jak przypomnij? Radical. Ja to nazywam Dings firmy Radical do zupełnie nietypowego prowadzenia żyłki. Żyłka od wędki nie idzie po wodzie, nie idzie do wody, tylko idzie w powietrzu do drzewa na drugim brzegu i do tego drzewa przymocowany jest ten dings, przypomnę sobie niedługo jak to się nazywa, z taką klamerką. I żyłkę daje się w klamerkę i później tej klamerki schodzi w dół do rzeki. No i mamy święty spokój, nic się nie czepia żyłek. No zobaczymy, czy w ten sposób nam cokolwiek pomoże, czy będą jakiekolwiek brania, bo na razie same brzany. Tak, ja nie wiedziałem, że takie wynalazki, jestem trochę taki ortodoksa, jeżeli chodzi o pomysły, o wynalazki, tylko starymi metodami się wspomagam i ja z kolei do tego drzewa po drugiej stronie wkręciłem haczyk, jaki się używa często na rajbow, właściwie to pomysł prawie można powiedzieć, że stamtąd zaczerpnięty. Tam pod brzegiem mam postawione również wędkę i od drzewa do na drugą stronę, czyli do nas tutaj, do wędki przeprowadzona w powietrzu z pominięciem wody. Daje nam to ten komfort, że nic się żyłek nam nie czepia. A tam po drugiej stronie jest fajna rzecz, bo to jest pionowa skała schodząca prosto do wody. Tam 2-3 metry i takie doły różne do 6 metrów, w których idzie nurt. Widzieliśmy pokruszone muszle. Zresztą tutaj na płytkiej wodzie też, w roślinach. No i jedna rzecz, wczoraj po południu Zybi zauważył, tak siedzieliśmy tutaj, o co to jest? A tu dosłownie 10 metrów od nas wśród zielsk karp taki z 7 kilo. Sobie powolutku przepływał pod zielskiem, w las pod drugie zielsko. Postanowiliśmy położyć tam zestaw jeden, leżał całą noc, ale nic z tego. Mam nadzieję, że to nie jest tylko jeden, to więcej tutaj pływa. Jedyna słabość tego naszego nowego sposobu to jest taka, że jak będzie przepłynie kajakarz, nie ma problemów. Bo a kajakarz to pół biedy. Bo żyłki, plecionki mamy wyżej. Wyżej. Natomiast jak będzie stateczek przepłynął, co się na razie 2 dni siedzimy, nie no, było tego. Może tam w mieście to nie bardzo by było ten sposób. No to będziemy szybciutko zwijać. Oj, szybko. No tak. Nie chlapnij na namiot. Jezu, nie chlap. Uciekaj, nie chlap. Zaraz powąchaj rękę. Wow. Nie musisz trawy palić. Wow.
Gdzie ty idziesz? Do kopalni. Do kopalni. Kolejne próby, jak nic nie daje to co do tej pory, no to wykopaliśmy trochę gliny spod brzegu. Może nie najwyższej jakości, ale zawsze. Do tego pójdą kulki, pelet i likwiorek. No i kule, które będą smużyć nam na głębszej wodzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mamy po drugiej stronie ładną skarpę, która schodzi w pionie do 6 metrów. Jest tam bardzo duży prąd. Ale wiem z praktyki, że karpie lubią się tam trzymać. Nie ma tam sposobu na zanęcenie. I to, co wczoraj żeśmy próbowali, spróbowaliśmy, zdało egzamin na drzewie z brzegu do brzegu, żeśmy przewiesili żyłki i od dna do drzewa postawiliśmy zestaw. Zdało to egzamin, nie ściąga nam, więc dzisiaj zrobimy gliny z tym, co tutaj Przemek przed chwilą powiedział. Wysuszymy je trochę na słońcu. I jak tylko woda troszeczkę opadnie, bo tak co 2-3 godziny mamy, woda nam się waha około 10 cm, gdy się uspokoi, zanęcimy, spróbujemy. Jest to stary, dobry, rzeczny sposób, który stosowałem od dziecka z tą gliną. Za chwilę weźmiemy kruszarkę, jak jedne, jak i drugie kulki, weźmiemy, pokruszymy, no i trochę tajności dodamy. Opakowanie niech nie myli. O, specjalnie przygotowane. Teraz damy troszkę innej peletu. Troszkę nam dużo się zrobiło, więc musiałem część gliny odłożyć, ale to nic. Za chwilę będziemy dodawać. Kruszarkę mamy przygotowaną. Część kulek skruszyłem. Teraz dodamy troszeczkę likwiorku. Z tym trzeba uważać, żeby za dużo nie dać. Zresztą i tak będziemy musieli poczekać. Aj, to jest ciężka robota. Śmiałem się z Przemka, bo mówiłem: Przemek, trzeba buty gumowe ubrać. Dobra, ja mówię, no chociaż jeden. Ale ten jeden, no nie ma potrzeby, bo glina jest miękka. Gdyby była twardsza, to co ja teraz robię rękoma, to czasami robię właśnie butem. Zawsze na koniec, jak już mam, uważam, że jest gotowe, glina już jest plastyczna. W zależności od temperatury otoczenia, to czasami jest pół godziny, 20 minut, czasami 2 godziny. To już trzeba samemu wiedzieć, jak słoneczko działa. Zostawiam, żeby to wszystko stężało. I żeby glina, jakby tu powiedzieć, no żeby przeszło to żeby wszystko. Wchłonęła wszystkie przeszło. Te historie. Pamiętam, parę lat temu, jest dość miękka, ale właśnie dzięki peletowi za on pół wypije, godziny, godzinę to... wypije tą wodę ze środka. Tak, pozbawi wilgoci. Pamiętam, parę lat temu na rybniku zanęciłem gliną. Zrobiłem to przed wyjazdem w domu. Dałem na mróz, bo to było zimowe łapanie, aby zamarzły kule. I tak w takich skrzynek chyba z 5 zawiozłem na rybnik. No kochani, to był wtedy chyba ostatni mój największy połów na rybniku. Było karpi 15 kilo, dość sporo. Były chyba wtedy 2 lub 3. Z kolegą żeśmy łowili 2 czy 3 karpie ponad 20 kilo i masę karpi do 10 kilo. Przystępuję do lepienia kul. Ze względu na to, że słońce dość mocne, kładę na ziemi, która jest wilgotna, i przykryję tym workiem. No więc z praktyki, jeżeli słońce działa bezpośrednio na te kule, mocno je rozgrzeje, wtedy one szybko pękają.
Czwartek rano, już 9:30, a tu dalej mgły, niesamowicie zimno. Nic nie wskazuje na aktywność ryb. Słońce niby świeci, ale wszystko za mgłą. Wilgoć niesamowita, namioty mokre. No cóż, jesień. Taka już jest jesień. Tylko dlaczego karpie nie biorą? Cała droga na stanowisko właśnie taka. Winnice i skaliste wzniesienia. Za winnicami płynie rzeka Lot. No ładnie, ja jestem gościnną wizytą u Rafała i u Arka. Miejsce piękne. Na wodzie miejscówki też świetne, tylko co z tego, kiedy nie odwiedzane przez karpie. Miejsce bajeczne. Biwakowo normalnie numer jeden. Jak przyjechaliśmy tu i zobaczyliśmy tą miejscówkę, byliśmy w niej zakochani. Typowe miejsca karpiowe. Wnęki, półki. Mamy wyjście z koryta z 10 metrów do 3, powalone drzewa. Z lewej strony mamy typowe miejsca kleniowe. Jednego karpia byśmy mieli, podejrzewam, że to był karp, bo całkiem był inny odjazd niż kleni. Z prawej strony miejsca leszczowe. Nie ma po prostu karpi, a miejscówka jest bajeczna. Gdybyśmy tak naprawdę podchodzili do losowania jeszcze raz i byśmy tę miejscówkę widzieli wcześniej, bo tej żeśmy akurat nie sądowali, to byśmy ją wybrali w ciemno. No ale niestety, nie ma ryb. No a tutaj takie atrakcje wycieczkowe. Machają wam czasami? Machają. Machają. Trąbią nawet. Ale nie pytają, biero? Nie. Co jest ważne, że jak wypływają dużymi statkami, to na widok wętek zawsze zwolnią. Tak na minimum i dopiero potem przyspieszają. Aha, czyli wiedzą, że jak są wędki, to trzeba zwolnić. No. Jestem na kolejnym stanowisku polskiego zespołu Leszek z Darkiem Łowym. Tutaj warunki znakomite. I gdzie te karpie, panie Darku? Karpie? W Carrefourze słyszałem, że są. To jeszcze o paru sprawach, które nie pomogły w łowieniu karpi tym razem, ale były nieodzewne. Dipper od niedawna zabieram na wszystkie wyprawy echosondę, którą można wędką zarzucić i bardzo szybko, bez konieczności rozkładania pontonu echosondy standardowej, wysondować wodę głębokości, to co jest na dnie rośliny, rzecz bardzo istotna. No i oczywiście namiot. Ten namiot miałem jeszcze przed wyjazdem, na sucho go rozstawiałem, wydawało mi się nieco mniejszy, natomiast tutaj zajmuje naprawdę dużo miejsca. I co jest ciekawe, jest to namiot, który po złożeniu jest bardzo lekki i bardzo niewielką objętość w samochodzie zajmuje. Jest to firmy Faith, namiot Avatar ze stelażem pompowanym. Wystarczy wziąć pompkę dołączoną, parę razy popompować. Namiot jest rozłożony i ze złożeniem jest to samo. Zawór się odkręca, on się sam składa, zwijamy w torbę, zajmuje to tyle miejsca i możemy szybko zmieniać nasze stanowiska. Okazuje się, że sprawdził, mieliśmy 2 dni naprawdę solidnego deszczu i z tym się nic absolutnie nie działa. Na szybkie łowienie myślę, że namiot spokojnie może pomieścić 2 osoby ze swoim bagażem, a dla jednej jak dla mnie to jest absolutny komfort we wszystkim. No, po całym dniu bez pipa najmniejszego, godzina 18:15,
właściwie nie było brań, bo szczytówka węziska wygięta tylko pod kątem, żyłka idąca w dół rzeki. Zibi popłynął, no zobaczymy, czy to znowu brzana, czy może wreszcie to, na co czekamy. No i po kolejnym braniu Zibi płynie. O, ja już się domyślam, bo jak na mistrzów krainy brzany przystało, to w podbieraku jest... No, nie mogę zawieść. Brzana. No, wiedziałem. Może dla niektórych trofeum, no dla nas niestety okazało się przekleństwem. Typowy przedstawiciel tej wody. Prawdziwa. Tak. Prawdziwa brzana. Prawdziwa brzana złowiona na kulki, kulki. Ryba, która bierze na orzechy tygrysie, kulki małe, kulki średnie, kulki duże, również na wielkie bałwany. Ile ich złowiliśmy? Myślę, że przy 20-30 przestaliśmy liczyć. Były mniejsze, całkiem małe, były większe. Na jedną nawet w trakcie holu sum się połakomił. Zrobił nam taki odjazd, że... Ale chociaż do skarpia mają jedną rzecz. Wąsy. Wąsy. Tak w ogóle to... Tak, nas, to tak, trzeba się odstresować. Myślę, że na trzeźwo to się nie da łapać po tym, trzeba co się tak spotkało. No cóż, jest jak jest. Poznaliśmy nowe miejsce, nową rzekę. Wiemy o niej co nieco. Być może kiedyś prywatnie do niej nad nią wrócimy. A na razie wracamy z Francji bez ryby, ale z dużymi wrażeniami i myślę, że z zupełnie nowymi doświadczeniami. Tak jest. Bye bye, lot!